Cześć, tu Bartek z Road Racing, bezpośrednio z Alcudi na Majorce. Pojeździłem w swoim życiu sporo na, no w sumie najwięcej na Shimano elektronicznym, na Ultegrze, na Duraceie ostatniej generacji, jeździłem też na poprzednich generacjach. Jeździłem też na SRAMie i to na SRAMie od czasów pierwszej dziesiątkowej grupy do dzisiejszych AXS-ów. I chciałbym się, korzystając z okazji, że mam tu rower na AXS-ie z wypożyczalni, trochę wypowiedzieć w tym zakresie i trochę Wam podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę, jeśli sami będziecie mieli sobie wybierać szosę. Polecam też pamiętać o subskrypcji, to jest bardzo ważne, oraz o polubieniu i komentarzu. To pomaga tym filmom się rozchodzić, z tym jest coraz lepiej, co mnie bardzo cieszy. Polecam też oferty partnerów kanału. Świetne koła Evanlight 3% w dół, okulary od Optyk Okulara 7% w dół, 10% w dół na rowery, między innymi Orbea w Bike Chillu. Szeroki wybór i fajni młodzi ludzie zajmujący się tematem. Oraz możliwość zakupienia opon Challenge z rabatem 15%. Szczególnie polecam model do Gravela, którego to test niedługo pojawi się na kanale. A teraz przejdźmy do treści nagrania. Podczas tego filmu będziecie mieli okazję obejrzeć przebitki z mojej wycieczki na Formentor. SRAM i Shimano to obecnie dwaj najważniejsi gracze na rynku osprzętu. Jest jeszcze Campagnolo, ale ono troszeczkę odchodzi w stronę takiego butikowego brandu o turbo drogich cenach. Oni nigdy nie byli tani, ale teraz to już jest całkowite przegięcie. I powoli rozwijają się azjatyccy konkurenci, którzy w mojej ocenie jako jedyni mają szansę nawiązać walkę ze SRAMem i Shimano, ale to ani nie będzie łatwe, szczególnie nie będzie to łatwe w kontekście prawa patentowego, bo wiele patentów na fajnie działające grupy jest już zastrzeżonych właśnie przez SRAMa i Shimano. Ja ze SRAMem miałem kontakt pierwszy raz przy swoich szosach, takich jeszcze na manualnych grupach. Był to SRAM Red, super lekka grupa z początków samego SRAMa, jeśli oni od 2007 roku tą grupę wypuścili. Ona ważyła poniżej 2000 gram w wersji oczywiście na hamulce szczękowe, ale nie była to idealna grupa. Miała ten system Double Tap, który nie każdemu pasował. Z niego wywodzi się to, co tutaj mamy. To jest TCR na SRAM Force poprzedniej generacji. A to było tam powiedzmy jeszcze do przejścia, ale bardzo słabo działała przednia przerzutka. Kolarze zawodowi, na przykład Peter Sagan, w tamtym czasie wymieniali tą przerzutkę na przerzutkę Forsa, żeby w ogóle móc jakkolwiek na tym jeździć. I z takim czymś zaczął SRAM, także pamiętajmy, że super lekką grupę to miał na początku SRAM. Później SRAMy zaczęły tak sporo ważyć. I obecnie mamy na rynku szosowe produkty od SRAMa. Głównie tutaj skupimy się na Rivalu, Forsie i Redzie, a od Shimano elektroniczne grupy 105, Ultegre i Duracea. Czym to się głównie różni? Dla mnie taką, wszyscy powiedzą bateriami, a dla mnie główną różnicą jest to, że grupy szosowe Shimano to są typowe grupy do szosy. Nie mają sprzęgieł, są zaprojektowane do używania tylko na szosie. W rowerach gravelowych Shimano ma osobny zupełnie system, ekosystem powiedzmy GRX. SRAM natomiast jest producentem, który swoje te grupy AXS-y generalnie może montować w rowerach gravelowych i w rowerach szosowych. I to jest też jakieś podejście, no nie jest to takie całkiem głupie. Przerzutki SRAMa mają zawsze na przykład sprzęgło z tyłu, czego nie mają przerzutki Shimano. I teraz zacznijmy od tych baterii, no bo to jest temat, który zawsze wszystkich męczy. Baterie SRAMa są montowane przy przerzutkach, tak jak tutaj widzicie. I no jest to, trzeba powiedzieć, że jest to wygodne. Ja się z tym zgodzę, że faktycznie wyjęcie tych przerzutek z dowolnego miejsca, gdzie nie zostawisz ten rower i zaniesienie do domu i naładowanie, to jest swego rodzaju wygoda. Można też mieć zapasową bateryjkę gdzieś tam w kieszonce w czasie jazdy. To nie kosztuje fortunę, a uratuje Ci 4 litery, jak zajdzie taka okoliczność. Także to jest naprawdę spoko. Natomiast w Shimano bateria jest wspólna. Ona jest różnie montowana. W zależności jaki to jest rower, teraz rowery aero często mają bardzo cienką tą rurę i bateria jest gdzieś tutaj, ale standardowo powinna być w sztycy i tam się bardzo często znajduje. Ładowanie tej baterii jest od tyłu, przez tylną przerzutkę. No i faktycznie trzeba przyznać, że ten rower trzeba gdzieś dostarczyć do jakiegoś miejsca, gdzie jest gniazdko i ten kabel też nie ma 8 metrów, ma jakiś tam, no trochę ponad metr na pewno i podłączyć do ładowania. Dla mnie to nie jest problemem, ale ja rozumiem, że ludzie mieszkają w mieszkaniach i gdzieś to czasami problemem być może. Także tak to wygląda, ta bateria Shimano spokojnie starcza na 1000-1100 km.
W teorii baterie SREMA starczają na 60 godzin pracy, to tak sobie liczyłem, z średnią prędkością 25 na godzinę powinno starczyć na 1500 km, co nie jest raczej możliwe. To jest jakieś teoretyczne wyliczenie i tak to wygląda. Grupy Shimano mają te nowe bateryjkę w klamce, baterie, tam jest chyba 2032, po prostu taką pastylkę wkładaną i w taki sposób zasilane są klamki. Kolejna taka różnica duża to są hamulce. No to jest jeszcze stary Force. Te hamulce są naprawdę przeciętne. Nie były one, one mają dużą moc przy maksymalnym hamowaniu, ale mają naprawdę kiepską modulację. I jeśli chodzi o te hamulce, to w szosie nie chodzi o maksymalną siłę hamowania. Owszem, ona jest od czasu do czasu potrzebna, ale generalnie, jeżeli hamujesz z maksymalną siłą, prawie zawsze zablokujesz koła. Więc chodzi bardziej o takie coś jak zwolnienie lekkie przed zakrętem i skuteczność tego hamowania z klamek. Tutaj jest zdecydowanie lepiej z dołu niż z góry przy tym SREMie. To jest, podkreślam, to jest poprzedni Force, na tym nowym też jeździłem. W tym nowym jest to już, działa już to troszkę lepiej. Natomiast systemy ServoWave obecne w Ultegrze i w DuraAce no są po prostu topowym rozwiązaniem na tą chwilę. I ta modulacja jest idealna, dojeżdżasz do zakrętu, widzisz, że zbliża się zakręt, delikatne przyhamowanie z góry, precyzyjnie dawkowana moc tego hamowania i to naprawdę robi mega robotę. Tutaj Shimano błyszczy. Dalej, przejdźmy do zmiany biegów. SRAM ma inne podejście w ogóle do całego, do kwestii ilości koronek z przodu, z tyłu, to wszystko jest u niego, trochę wygląda inaczej. W Shimano mamy 52-36, taki semi-kompakt w Ultegrze, w DuraAce jest również 54-40. Mamy też oczywiście standardową kompaktową korbę 50-34. Tych wariantów w SREMie jest więcej, tutaj jest 46-33. Są też mniejsze korby, są też większe korby. I zakres tych przełożeń w SREMie, trzeba przyznać, może być większy. I to jest zaleta. Ja właśnie dlatego wziąłem ten rower sobie tutaj na te okoliczne hopki. Tam pod Formentorem miejscami nachylenia to jest 12%, jak się wraca z Formentoru. Także jest to sporo. Jeśli chcesz ciaśniejsze przełożenia, takie kasety również SRAM ma w swojej ofercie. 10-30 chociażby, czy 10-33, jak również 10-28, to wszystko jest w SREMie spoko. Natomiast Shimano ma takie klasyczne szosowe przełożenia, które w większości przypadków starczą. No 50-34 i 11-34 z tyłu to jest miękkie przełożenie na podjeżdżanie i generalnie na większość gór powinno coś takiego wystarczyć, w zależności tam oczywiście od wagi i sprawności kolarza. Niemniej jednak tutaj jest pewna, można powiedzieć, przewaga SREMA, a z drugiej strony ta strona mechaniki, że większe koło zębate lepiej przenosi moc, to też coś w tym jest, ale mi się wydaje, że to nie są aż tak wielkie sprawy. Natomiast to ma znaczenie, jak myślicie, że nie ma, to spróbujcie zrobić sprint z maksymalną mocą z małej tarczy. To wtedy zakojarzycie, o co chodzi. Zauważcie, że w rowerach szosowych tarcze są bardzo duże, z tyłu jest koronka 14, 15, ale tarcza jest bardzo duża, żeby tą moc jak najefektywniej przenosić. Jeśli chodzi o łańcuchy w tych grupach, to tutaj zaszedł duży postęp u obu producentów. One generalnie starczają na mega długo. Ja ostatnio w jednym z filmów mówiłem Wam, że łańcuch DuraAce'a starczył mi na tam 5,5 tysiąca kilometrów czy 5, a spokojnie mógł jeszcze dalej jechać. Później się dowiedziałem, że niektórzy ludzie robili na tym łańcuchu po 15 tysięcy kilometrów. Podobnie dobrze jest z łańcuchami SREMA. One może ciut głośniej chodzą, ciut, ale nie jest to duży problem. I teraz coś, co jest dla mnie z kolei bardzo istotne, zmiana biegów. Zmiana biegów w Shimano jest po prostu szybka. Te silniczki w Shimano są super szybkie, szczególnie w Ultegrze i w DuraAce. W stopiące tylna przerzutka jest szybka, przednia jest taka jak poprzednia Ultegra moim zdaniem. Także ta zmiana biegów w Shimano jest ultra szybka, naprawdę jest to, robi wrażenie. W SREMie idzie to wolniej. Ale szczerze powiedziawszy, czy to ma jakieś znaczenie, że to jest te 80 milisekund poślizgu? Dlaczego jest ten poślizg? Jeżeli naciskasz jedną manetkę SRAMa, przez chwilę jeszcze ten system czeka, czy ty dołożysz naciśnięcie z drugiej strony, żeby zmienić bieg z przodu. Ta chwila to 80 milisekund. To jest w rzeczywistości jest to bardzo mało odczuwalne, mogę Wam powiedzieć. Nie przejmujcie się tym aż tak bardzo. To nie jest jakaś wielka wada SRAMa. Natomiast z tyłu te biegi wchodzą pewnie. Z przodu w starym Force było gorzej. W nowym jest moim zdaniem sporo lepiej. I jeżeli nowy Force Wam się ma trafić, to tym się w ogóle nie przejmujcie. Jeździłem na nim w trochę dziwnym teście, bo był to rower Leaf, ale tak było.
Przejechałem sobie seteczkę, bawiłem się tym rowerem przez ponad 3 godziny i tam jeszcze przy okazji coś jeszcze pojeździłem, bo była to okazja dla mnie, żeby pojeździć na nowym Forsie i nie było aż tak tragicznie. Faktycznie to troszeczkę działa wolniej. Pod obciążeniem muszę też przyznać, że system Hyperglide zmienia biegi ciszej. Ale to też nie jest dyskwalifikacja. To są tak jakby różnice nie najważniejsze. Nie ma już teraz takiej sytuacji, że jest jakaś słaba grupa szosowa na rynku. Nie ma takiej sytuacji, podkreślam. Ci producenci są na bardzo wyrównanym poziomie, toczą równy bój. SRAM jest bardzo innowacyjny, co widać w najnowszym redzie. Shimano też trzyma klasę i trzyma tą szybkość działania niesamowitą swoich napędów i fantastyczne hamulce. To są ogromne zalety Shimano. I tak to w tej chwili wygląda. Także Force też dla ludzi, którzy zwracają uwagę na wygląd, jest być może taki trochę bardziej krzykliwy, ale SRAM zawsze taki był. Tam zawsze były jakieś kolorowe ciapki powstawiane na te grupy i im wyższa grupa, tym więcej ich było. Najwięcej było zawsze na Redzie, Force już był trochę bardziej stonowany, Rival był jeszcze spokojniejszą grupą. Grupy SRAMa są też te najnowszej generacji poza Redem, bo Red jest lżejszy od Durace'a. Grupy SRAMa są troszeczkę cięższe od Shimano. Nie są to duże różnice, ale jakieś tam są. Rival no, jest istotnie cięższy, ta różnica jest trochę większa, ale przy Forsie to jest naprawdę niewielka rzecz. Wielkim plusem SRAMa na koniec jest pomiar mocy, który tu jest oferowany. Tu jest akurat Quark. Przyznam Wam się szczerze, w pierwszy dzień, zaraz po odbiorze tego roweru z wypożyczalni, zgubiłem ładowarkę do baterii i do tego pomiaru mocy i aż mi się nie chce iść do tej wypożyczalni i się, no po prostu trzeba będzie za to zapłacić. Ale pomiary mocy Quarka mają bardzo dobrą reputację. Shimano ten rodzaj urządzenia ma do rozwoju jeszcze. Tam jeszcze trzeba parę rzeczy poprawić i to jest temat do rozwoju. I teraz sama logika pracy manetek na sam koniec. Ja uważam, że logika pracy manetek SRAMa jest bardzo fajna. To przypomina skrzynię sekwencyjną w samochodzie, łopatki, które obsługujesz za kierownicą. I pracuje to bardzo spoko, natomiast wszystkiego tutaj nie zrobisz. Ja wczoraj zbliżałem się jeszcze taki fajnie, w dobrej energii. Jechałem pod taką górę, żeby zjechać i mieć już ten ostatni podjazd na Formentor przed sobą i chciałem sobie tam szybko, wjeżdżając pod górę, zrzucić 3 w dół, na górę, na blat wrzucić i jeszcze 3 w dół. No i przy tym manewrach to już było za dużo dla SRAMa. Fuch, łańcuch wyleciał poza korbę. Ale geometria przedniej przerzutki w SRAMie została poprawiona, jest dużo lepiej i takie rzeczy już się tam nie zdarzają. To naprawdę działa lepiej. Dźwięki silniczków w SRAMie też są mega spoko. To mi się bardzo podoba. I z grubsza tyle chciałem Wam na ten temat powiedzieć. I główne przesłanie tego filmu jest takie, że tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś jest mega lepszy, a ktoś jest na dnie. To tak już nie wygląda. To jest bardzo blisko siebie, a nowy Red wciska bardzo, bardzo mocną presję, narzuca na Shimano, na kolejną ich szosową grupę. Nie ma jakichś większych takich problemów z tymi grupami, z którymi ludzie by sobie nie radzili, chyba że coś macie, to dajcie znać w komentarzach, jakieś tam drobiazgi typu to, o czym wspominałem w Shimano w kilka filmów wcześniej. Jasne, to się zdarza i to można poprawić. Kasety SRAMa wchodzą na inny bębenek oczywiście niż kasety Shimano. I ci obaj producenci są Wam w stanie dać sporo radości z jazdy. Rowery też na tych obu grupach, przykładowo na Forsie i Ultegrze, są w podobnych cenach, a czasami, no nie analizowałem wszystkiego, nie chcę tutaj mówić dokładnie, ale ceny są podobne, producenci jakoś nie różnicują tego jakoś mega. Topowe wersje rowerów są zazwyczaj do wyboru dwie, na Redzie i na Durace'ie, do wyboru co tam Wam bardziej pasuje. Wracając jeszcze na chwilę do hamulców SRAMa, maksymalna moc hamowania jest tu bardzo duża, to na pewno. Brakuje trochę tej modulacji, no to nie jest tak aksamitna jak w Shimano. I z grubsza to tyle. A i tarcze hamulcowe SRAMa, o ile się nie mylę, są w całości ze stali. No dobra, i tyle ode mnie. Dzisiaj się jeszcze na pewno przejadę. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie do końca. Tym, którzy oczywiście oglądali do końca, bądźcie w kontakcie z kanałem roadracing.pl. Przypominam o zapisach na Predator Gravel, na nasz wyścig gravelowy. Widzę, że ta liczba zapisanych cały czas rośnie, co mnie bardzo cieszy. Kończy się montować film z wizyty Macieja Bodnara u nas w Bolesławcu. I przy okazji oficjalnie chciałem podziękować raz jeszcze Darkowi Baranowskiemu za potężną reklamę podczas transmisji z Tour de France. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.